serdecznie z Opola, dzień dobry i zapraszam na kolejny film w ramach kolejowej operacji Zielona Góra. I tak jak widać, jesteśmy w Opolu, jest to miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce. Siedziba władz województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego, historyczna stolica Górnego Śląska. 27 co do wielkości populacji miasto w Polsce, 126 tysięcy mieszkańców. Opole leży na nizinie śląskiej, w pradolinie wrocławskiej i równinie opolskiej nad Odrą, w odległości 270 km od Warszawy i około 40 km od granicy z Czechami. Jedno z najstarszych miast w Polsce, lokowane na prawie magdeburskim przed 1217 roku przez Kazimierza I opolskiego prawnuka Bolesława III Krzywoustego. W czasach średniowiecza i renesansu Opole było centrem handlu. Dzięki jego położeniu na kilku szlakach handlowych miasto było stolicą księstwa opolsko-raciborskiego. Szybka rozbudowa miasta była też spowodowana powstaniem rejencji opolskiej w 1816 roku. Pierwsza linia kolejowa łącząca Opole z brzegiem i Wrocławiem została otwarta w 1845, a pierwsze zakłady produkcyjne powstały w 1859 roku, co znacznie przyczyniło się do znaczenia regionalnego miasta. W okresie PRL nastąpił gwałtowny rozwój Opola. W tym czasie liczba ludności wzrosła ponad trzykrotnie. Zbudowano szereg zakładów przemysłowych, wzniesiono nowe dzielnice mieszkaniowe.
Jesteśmy na stacji Opole Główne. Tak zaczyna się drugi film z kolejowej operacji Zielona Góra. Jedziemy do Zielonej Góry pociągiem Intercity 3804 Matejko, relacji Przemyśl Główny, Szczecin Główny. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, możecie włączyć dzwoneczki, będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Jedziemy. Dziękuję za uwagę, życzę dobrych podróży.
się ładuje. Powie się tam ładuje. Thank you.
Brzeg, miasto w Polsce położone w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na skraju Lubliny Grodkowskiej, będącej częścią Niziny Śląskiej. Prawa miejskie, rok 1248, liczba ludności 35 tysięcy.
Jesteśmy w Oławie, miasto w województwie dolnośląskim w aglomeracji wrocławskiej. Siedziba powiatu oławskiego oraz gminy wiejskiej Oława. Miasto leży nad rzekami Oławą, znaną potocznie Oławką i Odrą. Według danych z grudnia 2019 Oława liczy 33 tysiące mieszkańców. Jedziemy dalej.
Мы не понимаем, в какую сторону. Сейчас где будет Вроцлав-Коломный? Угольный Вроцлав, да. Дякую. Szanowni Państwo, dojeżdżamy do stacji Wrocławu. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu, rzeczy osobistych oraz o zachowanie ostrożności przy wysiadaniu. Dziękujemy za pomoc PKP. Do zobaczenia. Ze stacji Wrocławu. Można procedować do stacji Warszawa Gdańska Radzie.
to z tobą. Dziękuję. Wrocław Górny. Zjawiony. Do widzenia. Do widzenia. Wrocław? Wrocław Główny. Tak. No płynie. Tak. Płyniemy. No. Powiem wam, że z tamtej strony myślałam, że na jakiejś wiosce. Wrocław, miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce. Siedziba władz województwa dolnośląskiego powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na nizinie śląskiej nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Prawa miejskie nadane w roku 1214, liczba ludności 674 tysiące. Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. W czasach antycznych w miejscu lub w okolicach Wrocławia istniała miejscowość o nazwie Burorgis. Została ona wzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Plometeusza z lat 1242-147 naszej ery. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w miejscu lub w okolicach Wrocławia, informuje Lexicon Universable. Wrocław jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej, trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Miasto było stolicą księstwa wrocławskiego, siedzibą władz pruskiej prowincji śląskiej rejencji wrocławskiej. Od 28 czerwca 1946 roku stolica województwa wrocławskiego, a od 1 stycznia 1999 roku stolica województwa dolnośląskiego należy do Unii Metropolii Polskich i Eurocities.
pozdrawiamy Brzeg Dolny, miasto w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzeg Dolny. Miasto położone jest na prawym brzegu Odry, w odległości 31 km na północny zachód od Wrocławia, stanowiąc tym samym przedłużenie miejsko-przemysłowej aglomeracji wrocławskiej. Prawa miejskie nadane w roku 1663, liczba ludności 12,5 tysiąca. Pora jechać dalej.
miasto w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, powiat wołowski. Miasto leży na Wale Trzebnickim na Dolnym Śląsku, jest siedzibą gminy miejsko-miejskiej Wołów, a także powiatu. Prawa miejskie, rok 1285, liczba ludności 12300. Stacja Ościnawa. Stacji. Po 14:14.
Cicinawie jest to miasto leżące na Dolnym Śląsku, województwo dolnośląskie, powiat lubiński, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Cicinawa. Prawa miejskie przyznane w roku 1248, liczba ludności 5300. Cicinawa leży w północnej części województwa dolnośląskiego w powiecie lubińskim nad Odrą i Zimnicą. Miasto leży w Dolinie Odry na terenie równinnym na skraju Wysoczyzny Lubińskiej oraz obniżenia Sinawskiego. Stacja to stacja Głogów.
Jest na złość. Wszystko babce jest. Ja rozumiem, na spokojnie, powolutku. O, jest, jest. Opole główne zimą na góra się tam tutaj świetla już. O, pięknie. Poza pola oświetlane już. A, i koło do pola pan świetla. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
informujemy, że zbliżamy się do stacji Głodno. Osoby wysiadające musimy o zabranie bagażu do osobistego autobusu. Dziękujemy za pomoc i życzymy panu pobytu oraz do zobaczenia na stacji w zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, położone na Dolnym Śląsku, siedziba powiatu głogowskiego oraz gminy wiejskiej Głogów, umiejscowione nad rzeką Odrą. Prawa miejskie nadane w roku 1253. Liczba ludności 60200. Miasto usytuowane z północnej części województwa dolnośląskiego na pograniczu pradoliny Barucko-Głogowskiej i wzgórz Dalkowskich. Prawie w całości obecne miasto leży na lewym brzegu Odry. Jedziemy dalej.
Thank you.
w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. Położone jest 22 km na zachód od Głogowa i 12 km na wschód od Nowej Soli. W składzie znajduje się odbiór odparowy. Numer 11 końcowy dzielnicy, a drugi obsługa na zasadzie.
Sól, miasto w Polsce będące jednocześnie gminą miejską i siedzibą gminy wiejskiej Nowa Sól, zlokalizowane w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, na Wale Trzebnickim nad Odrą, siedziba powiatu nowosolskiego wraz z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy lubuskie Trójmiasto.
wracamy do Zielonej Góry, głównej stacji, na której dzisiaj zakończymy nagrywanie. To jest kolejny cel kolejowej operacji. Zielona Góra, byłoby to na tyle, kłaniam się pięknie, do widzenia. Witamy w Zielonej Górze.